Dzień dobry. Wbrew pozorom witam Was za kierownicy Subaru Forester Model 2025, czyli szóstej generacji. To nie jest lifting. A dlaczego witam Was za jego kierownicy, tak dalece nie wyglądając jak za jego kierownicą? No cóż. Wyprawa na pierwsze, przedpremierowe, przedprodukcyjne jeszcze jazdy Nowym Foresterem trwała w sumie no niby od rana do wieczora, ale na samym terenie parku offroadowego Brandenburgii pod Berlinem TFR Offroad Park no, byliśmy tam w sumie 4 godziny, z czego na jazdy pozostało 1,5 godziny i tylko 20 minut odbywało się z dziennikarzami za kierownicami, ale żadna jazda nie odbyła się bez instruktora obok. A co za tym idzie, wszelkiego rodzaju nagrywanie wideo było absolutnie niemożliwe. Chociaż jak widać. Pewne wyjątki są, ale to są wyjątki absolutnie bezsensowne, w związku z czym opieram się na materiałach kręconych na miejscu, ale nie przez moje kamery i beze mnie za kierownicą niestety. Ale no, warto. warto, bo samochód, który jeszcze nie przeszedł całego procesu homologacji europejskiej, a co za tym idzie nawet nie ma w pełni potwierdzonych parametrów napędowych, silnikowych. No cóż, jest oparty na Subaru Global Platform, czyli tej samej, na której między innymi opierał się jego poprzednik oraz na przykład Subaru Crosstek, Crosstrek, czyli również moje XV. Technicznie, no cóż, to jest właściwie dokładnie to samo. Problem w tym, że to dokładnie to samo jest zupełnie inaczej. Bo no jak widzicie, on wygląda zupełnie inaczej, zmieniono stylistykę, zmieniono bryłę, zmieniono sposób, w jaki on przemawia do swoich fanów, nabywców. I nie chodzi tutaj o to, czy on się bardziej podoba starszym czy młodszym? Bo jednak Subaru może nie u nas, ale generalnie na świecie jest uważane za wspaniały samochód dla soccer moms, dla wszystkich tych, którym przede wszystkim bezpieczeństwo leży najbardziej na sercu. A tym samym no, mówimy o samochodzie, który z pozycji dzisiejszego demona dynamiki, auta będącego wzorcem po prostu szaleństwa, przeszedł na pozycję... Hmm. Subaru to dziś po prostu wcielenie bezpieczeństwa. Nikogo już nie interesuje, czy osiąga setkę w 6 sekund. Nie, on ma być przede wszystkim maksymalnie bezpieczny. I jako taki jest wielkim hitem sprzedażowym w Stanach Zjednoczonych, na jego największym rynku. Również w Australii, gdzie jednak osiągi liczą się trochę bardziej i samochody z napędem turbo też są dostępne, również co innego jest najważniejsze. Najważniejsza jest wściekła dzielność tego pojazdu, każdego suwa marki Subaru. Bo, no tutaj, doskonałym przykładem może być typowa scena z moimi dziećmi, które moim XV jadą na przykład w bieszczady i em, ludzie ze schroniska mówią, że absolutnie nie da się dojechać samochodem. No ale my mamy subaru, suwa, a nie, to dojedziecie. I tak to wygląda. A w przypadku nowego Forestera, no cóż. On jest kompletnie nowy, ale tak jak powiedziałem, właściwie, gdyby ktoś powiedział o głębokim liftingu, to jednocześnie by skłamał i powiedział całą prawdę. Skłamałby, ponieważ konstrukcyjnie cała nadbudówka nad platformą jest zupełnie nowa. Jest, kompletnie nowa w sensie zarówno materiałów użytych jak usztywnienia całości oraz sposobów łączenia tych elementów z których tworzy się karoseria to jest auto w którym wykorzystano wręcz masowo klejenie przemysłowe klejenie materiałów elementów metalowych to jest auto w którym Szkielet karoserii jest o przeszło 10% sztywniejszy od poprzednika, a wszystkie suwy Subaru słyną z tego, że są fantastycznie stabilnie sztywne, jeśli chodzi o szkielety. Dalej. W zawieszeniu, które w ogólnym zarysie jest dokładnie takie samo jak było, zastosowano inne elementy Elastokinetyczne, inne sposoby mocowania. Nie zmieniano specjalnie kątów mocowania kół ale, i prowadzenia kół, ale wszystko razem jest jeszcze precyzyjniejsze, jeszcze lepsze. W połączeniu z nowym układem kierowniczym, który między innymi otrzymał podwojony zębnik i zupełnie nowe wspomaganie, daje to Trudną do opisania, frajdę prowadzenia, kiedy się jedzie suwem, który nie jest Porsche ani BMW. To auto jest nieprawdopodobnie stabilne i posłuszne, a przy tym fantastycznie zwrotne i zwinne, co w połączeniu z absurdalną wręcz dzielnością terenową, szokuje. Ta absurdalna dzielność terenowa sprawiła, że. Po którejś tam próbie przejazdu przez wądoły, kopny, piach i tak dalej, doszedłem do wniosku, że właściwie jazda tym samochodem w terenie to jest po prostu jazda tyle, że trochę wolniej. On właściwie wszystko robi sam. Kierowca ma tylko mu powiedzieć, w którą stronę chce jechać. System X-Mode, który odpowiada za uterenowienie sposobu jazdy jest... Hmm. został przyuczony do tego, żeby wykorzystywać hybrydowy, miękko hybrydowy napęd w obie strony, i do przodu i do tyłu. Nieważne, czy zsuwamy się po pochyłości, czy chcemy jechać pod górę, X-Mode stosuje maksymalnie długo i często napęd czysto elektryczny, a przynajmniej wsparcie napędem elektrycznym. A co za tym idzie, wszystko się odbywa płynnie i miękko, przy czym jeżeli się zsuwamy przodem lub tyłem, hamowanie silnikiem, czyli wsparcie jazdy po stromiźnie, no cóż, zwykle jak jeżdżę nowym Subaru, to jest ta próba i za każdym razem mnie się marszczą pośladki ze strachu bo 28 stopni nachylenia to jest absurdalne a on jedzie sam to jest absolutne wariacje. Tak może będzie lepiej widoczne. Widzicie to za mną? Jetzt wird Ja, zyka. Können wir die Multiview-Kamera einfach mhm. sehen? Nur zuerst, ja. Perfekt. Okay. Äh, noch ein Stück, noch ein okay. Stück bitte. Noch ein Stück. Damit wir die. Ja. die jetzt Stopp. Super. Und jetzt nur ohne Bremse. Ohne Bremse. Ohne Bremse. Samochód jedzie sam. 28. Stopni to jest coś strasznego. Inna sprawa, że w tym offroadowym ośrodku jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo szosowych możliwości, bo jest to ośrodek, w którym między innymi szkolą się. W doskonałości prowadzenia samochodu, berlińscy policjanci oraz służby celne, mundurowe generalnie. A co za tym idzie, można tam znaleźć coś w rodzaju szosy międzymiastowej, coś w rodzaju kawałka ekspresówki lub wręcz autostrady. Są również miejsca pokryte brukiem, dziurawym asfaltem. Asfaltem typu pralka, co my znamy z, na szczęście już dość dawnych czasów, czyli zbyt kiepskiej jakości asfalt na przystanku autobusowym, gdzie od tego, że autobusy się zatrzymywały w wysokiej temperaturze, pojawiały się fale. To się razem nazywało pralka. Jak się po tym przejechało, to tak właśnie jakby się jechało po powierzchni tary dawniej stosowanej do prania. To wszystko tam jest i to wszystko sprawdzaliśmy. Ja wykonałem nawet obrzydliwie brutalną próbę podczas jazdy po okręgu, kiedy się rozpędziłem do 90 km na godzinę. Wykonałem pełne, gwałtowne hamowanie. I samochód ani na milimetr nie zszedł z toru jazdy, po którym go prowadziłem. Fantastyczne jest manewrowanie tym autem, bo. W jego wyposażeniu nie wiem jeszcze czy seryjnym w Polsce, czy ona będzie opcją, ale są jest system kamer do okulnych 360 stopni, który co prawda znamy z miliona innych modeli, ale tak precyzyjnego jeszcze nie widziałem. Tak precyzyjnego w tym sensie, że właściwie tylko patrząc w kamerę, znaczy na wyświetlacz, jestem w stanie normalnie manewrować, precyzyjnie omijając przeszkody, mieszcząc się między przeszkodami. To jest fantastyczna sprawa, naprawdę, bo to jest jeden z elementów bezpieczeństwa. Subaru, oczywiście, dalej inwestuje w swój autorski. System EyeSight, który opiera w realizację wszystkich systemów wsparcia kierowcy i e, pilnowania drogi na stereowizyjnym systemie, gdzie dwie kamery, w zależności od tego, jak postrzegają różne rzeczy na przedpolu, są w stanie poprzez bardzo sprawny komputer. Podać kierowcy precyzyjne dane, czy zbliża się do przeszkody, czy zjeżdża z pasa ruchu i tak dalej. Ten system teraz wzbogacono o szerokokątną kamerę, która dużo lepiej jest w stanie rozpoznawać znaki w, w relacji do. Jezdni, do tego co przed samochodem. A co za tym idzie, na przykład system pilnowania pasa ruchu, prowadzenia po środku pasa ruchu, zrobił się wręcz nieprzyzwoicie dokładny, a dodano do tego jeszcze radar. W związku z czym awaryjne hamowanie przed przeszkodą stało się wręcz naturalne. I ten obrazek, który widzieliście już wielokrotnie. Jak Subaru hamuje samoczynnie przed przeszkodą, tutaj, no właściwie można powiedzieć wprost, nikogo nie dziwi. Ale doszła nowa funkcja. Oczywiście my ją znamy od bardzo, bardzo dawna. Po raz pierwszy dokładnie w takiej postaci pojawiła się w Volkswagenie Passacie, a potem w innych modelach grupy. Ale no, dla Subaru jest to zupełny początek. To jest hamowanie mm, awaryjne. Kiedy kierowca nie reaguje na bodźce, nie trzyma kierownicy, nie kieruje. Oczywiście chodzi o sytuację, w której kierowca nie wiem, zaśnie, zemdleje, ma atak serca wszystko jedno. W każdym razie samochód, po 10 sekundach od wykrycia braku jakiejkolwiek interwencji kierowcy w prowadzenie, sam zaczyna prowadzić autonomicznie. I ostrzega dźwiękowo, wizualnie, potem również szarpiąc, kopiąc w hamulec, dokładnie tak samo jak to było w Passacie, aż do zatrzymania po ostrzeżeniu wszystkich kierowców dookoła mrugającymi światłami awaryjnymi, do zatrzymania pełnego, płynnego, miękkiego. Różnica wobec. Tego systemu znanego z Volkswagena polega na tym, że na ekranie centralnym pojawia się bardzo wyraźny, wyraźny alarm przeznaczony dla ewentualnych pasażerów samochodu, żeby oni ewentualnie również interweniowali. Jasne, dziś hamulec awaryjny tego typu w innych samochodach sprowadza auto również na pobocze. Subaru oczywiście też to mogło zrobić, ale ze względu na to, iż na zbyt wielu rynkach jest to zabronione, stwierdziło, że nie będzie tego wprowadzać. Mają gotowe, jeżeli zostanie dopuszczone, będzie. Co jeszcze? Fantastyczny ekran centralny, fantastyczny przez swoją irresponsywność i przede wszystkim jakość, wyrazistość ma dokładnie taki sam interfejs jak w modelu Outback. Czyli wszystko jest w miarę jasne, ale niestety także Subaru jeszcze nie sięgnęło po rozwiązanie, które wprowadził Renault, czyli wyłączanie wszystkich wkurzających systemów jednym przyciskiem. Niestety, jak widać, trzeba to robić po kolei, wybierając. No to jeszcze trochę potrwa. Generalnie, samochód różni się od poprzednika dosłownie pod każdym względem, ale troszeczkę. Jest trochę bardziej komfortowy, jest trochę lepiej wyciszony, trochę precyzyjniej się prowadzi, ale te wszystkie trochę złożone do kupy. Dają niesamowity krok naprzód. Bo weźcie choćby pod uwagę takie coś, jak e, sięgnięcie również w Japonii po współpracę ze specjalistami od ergonomii anatomicznej i lekarzami ortopedami. Nowe fotele w Foresterze 2025. Nie tylko lepiej podpierają grzbiet, ale przede wszystkim sprawiają, że w czasie jazdy, nawet po bardzo złej nawierzchni, głowa się nie kołysze. A jak się okazuje, nie miałem o tym zielonego pojęcia, tego typu poruszenia głową najbardziej wpływają na percepcję zmęczenia pasa barkowego i tak zwane napięciowe bóle głowy. Jeżeli udało się to zredukować tak drastycznie, jak to opisują Japończycy, to chwała wszystkim za to. Zresztą fotele są bardzo wygodne. Ergonomia jest znakomita, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. W dzisiejszych czasach należy cały czas podkreślać obecność fizycznych przycisków, przełączników, pokręteł. Tak, one tam są. To jest samochód dla każdego, kto nie chce się uczyć obsługi tabletu, po to, żeby prowadzić samochód. A jeździć będzie autem, które ma co prawda tylko 4,70 długości, w klasie średniej, to nie jest szaleństwo. Ale wnętrze ma takie, jakby był dłuższy o 30 cm. Jest Ogromne, przestronne, wygodne, wspaniałe materiały. Wyciszenie powiedziałem, że jest trochę cichszy od poprzednika, ale to jest niedomówienie, niedopowiedzenie bo wprowadzono elementy konstrukcyjne, które pochłaniają pewną, a, pewien zakres fal dźwiękowych i ich potencjalny rezonans. Efekty są oszałamiające. Naprawdę jest to auto, którym bym chciał jeździć, gdybyś jeszcze miało porządny silnik. No ale niestety w dzisiejszych czasach nie spodziewajmy się już czegoś lepszego. Chyba, że sobie, sobie sprowadzimy takiego Forestera ze Stanów Zjednoczonych, ale tam on ma też wolnossący silnik tyle, że 2,5-litrowy. Takie jak w Outbacku. Żadne szaleństwo. Więc nie, to nie ma być wyścigówka. Chociaż jak go rozpędzimy, to będziemy bardzo mile zaskoczeni jego zdolnościami typu stabilność, precyzja, siedzenie na jezdni i pokonywanie zakrętów. Bo tym, co on potrafi w terenie, to. Jesteśmy zachwyceni już od kilku pokoleń, i nie tylko w Foresterze. Nie mogę się doczekać normalnego, pełnego testu. Dziękuję, do widzenia.